Wicewojewoda Wielkopolska Marlena Maląg zapowiedziała, że tegoroczna wojewódzka inauguracja roku szkolnego odbędzie się w Lesznie. Już znany jest zarys planu uroczystości. Planujemy rozpocząć o 10:00 mszą świętą, następnie będziemy w ośrodku kultury i przejdziemy do pierwszego liceum, tam ma uroczystość być. Zapowiada swoją obecność w czasie tej inauguracji pani minister Drab. Dlaczego wojewoda wybrał Leszno na miejsce inauguracji? Jako to miasto wyjątkowe, które właśnie w pierwszym liceum, jako jedyna szkoła ponadpodstawowa, która będzie miała klasę o profilu klasycznym, więc dlatego właśnie Leszno. To już druga w ostatnich kilku miesiącach uroczystość szczebla wojewódzkiego w Lesznie. Pierwsze były wojewódzkie obchody wybuchu Powstania Wielkopolskiego, na które władze Leszna wyraziły zgodę mimo wielu kontrowersji wynikających z faktu, że w Lesznie nie toczyły się walki powstańcze, a miasto wróciło do Polski dopiero w 1920 roku. Wojewódzkie obchody rozpoczęcia nowego roku szkolnego w kontekście wprowadzonej przez rząd reformy oświaty i miliona podpisów pod wnioskiem o referendum dotyczącym likwidacji gimnazjów mogą wzbudzić kolejne kontrowersje i najprawdopodobniej nie dla wszystkich będą wydarzeniem radosnym.